jestem skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kiedy patrzę na drogę mojego życia, to czasem czuję, jakby ktoś mnie na nią skazał. Nie tak to miało być. Często bezrefleksyjnie robię dzień po dniu to, co do mnie należy. Trudno mi zobaczyć, że Ty jesteś. Po co ta droga? Po co ten wysiłek? Oddaj mi dzisiaj wszystkie swoje wątpliwości dotyczące drogi Twojego życia. Dam Ci Ducha Świętego. Duch przymnoży Ci wiarę w to, że Cię znam. Że troszczę się o Ciebie. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja druga. Biorę krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Tak ładnie mówią w Kościele, że każdy ma swój krzyż, że mam go nieść, że mam naśladować Ciebie. A ja mam już dość. Dość tego, że na mojej drodze ciągle jakieś krzyże. Moje zdrowie, relacje, praca, mieszkanie. Czy nie mogę być szczęśliwi tak normalnie jak inni? Przyjmuję wszystkie Twoje lęki. Wszystkie Twoje lęki przed trudnościami. Chcę dać Ci siłę. Chcę pokazać Ci, jak sobie z nimi radzić. Który się za nas cierpiał rany. Stacja trzecia. Upadam pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jestem zmęczona myślami, które kotują się w mojej głowie. One mnie oskarżają. One budzą lęk. Nie pozwalają mi iść dalej, przygniatają mnie.
Mówią, że się nie nadaje, że sobie nie poradzę, że mnie nie chcą. Czy one kiedyś znikną? Czy dadzą mi spokój? Nawet jeśli wiem, że nie są prawdziwe, nie mogę unieść ich ciężaru. Znasz moje imię? W moje imię wyrzeknij się teraz wszystkich tych myśli, które nie pochodzą ode mnie. Wyrzeknij się teraz tych nieprawdziwych myśli, których treść blokuje twoje decyzje, których treść blokuje twój rozwój, blokuje twoje życie. Który się za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Spotykam moją matkę. Kłaniam ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nie wiedziałam, że tak trudno jest być matką. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że bycie ojcem jest tak wymagające. Kochamy nasze dziecko, ale często czujemy się zmęczeni i bezradni. Czy to źle? Tęsknimy za tym, żeby zostać rodzicami. Czy słyszysz nas, Jezu? Czy widzisz naszą złość i frustrację? Nie mamy już siły się modlić. Nie wiem, jak to jest, kiedy ojciec mówi innym, że jest z ciebie dumny. Nie pamiętam czułej troski mamy. Trudno jest mi być dzieckiem, kiedy w życiu tak szybko musiałam stać się dorosła. Błogosławię was. Błogosławię was, rodziców. Błogosławię was, dzieci. Widzę waszą złość, widzę waszą frustrację. Razem z moją matką prowadzę was tą trudną drogą. A wy błogosławcie wasze dzieci. Błogosławcie waszych rodziców.
który się za nas cierpiał rany. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk, pomaga mi nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy jest mi w życiu trudno, to dopada mnie taka myśl, że nikogo nie obchodzi, co się ze mną dzieje. Że każdy jest zajęty swoimi sprawami, a mnie pozostaje cierpieć w samotności. Nie lubię tego stanu, ale nie potrafię też nic z nim zrobić. Jeśli chcesz, mogę dać Ci nowe spojrzenie na ludzi. Jeśli chcesz, nauczę Cię zauważać i przyjmować ich, kiedy przychodzą Ci z pomocą. Jeśli chcesz, dam Ci siłę, dam Ci odwagę, żeby o tę pomoc prosić. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja szósta. Święta Weronika, ociera mi twarz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ciągle ktoś czegoś ode mnie chce. A ja czasem zwyczajnie nie mam siły dawać. Jak to możliwe, że święci tak wiele potrafili robić dla Ciebie i dla innych? Kiedy o nich czytam, wydaje mi się to czasem abstrakcyjne. To takie trudne rozeznać, kiedy naprawdę jest czas, żebym skupił się na sobie, a kiedy to zwyczajny egoizm i brak miłości. Chcę, żebyś patrzył na innych moimi oczami. Chcę, żebyś na siebie patrzył moimi oczami. Chcę odbić w Twoim sercu moje oblicze. Chcesz tego? Któryś za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Po
drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. I znowu dałam się nabrać. Jezu, czuję, jakbyś mnie zwodził. Po raz kolejny uwierzyłam, że teraz na pewno coś się zmieni, że się uda. Tym razem mnie pokocha. Tym razem dostanę tę pracę. Zajdę w ciążę. Dostaniemy mieszkanie. Po raz kolejny uwierzyłam. I co? Wątpisz? Kłócisz się ze mną? Nie rozumiesz? I dobrze. Dobrze, że jesteś ze mną szczery. Beze mnie te wszystkie rozczarowania cię przygniotą. Popatrz na mnie. Chodź. Razem spróbujemy kolejny raz wstać. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 8. Pocieszam płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Spotykam na swojej drodze ludzi, którzy bezkrytycznie popierają to, co robię. Łatwo jest mi ich słuchać. A z drugiej strony mam poczucie, że czasami aż za łatwo. A może oni prowadzą mnie na manowce? Czy w tym, co mówią, jest Twoja wola? A może Ty chcesz czegoś innego? Prosi mnie o światło, a usłyszysz mój głos. Przyprowadzę do Ciebie ludzi, którzy z miłością powiedzą Ci prawdę. Tylko czy jesteś na to gotowy? Któryś za nas cierpiał rany.
Stacja dziewiąta. Trzeci raz upadam pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Tak często słyszę od innych, że Ciebie nie ma. Bywają chwile, kiedy ogarnia mnie zwątpienie. Czy Ty jesteś? Czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie słyszysz? Czy Ty się o mnie troszczysz? Wiem, że powinienem jakby kapłan dać świadectwo o Tobie. A nieraz tracę wiarę i rozpaczliwie szukam. Jestem cały Twój. Jestem cały Twój. Jestem. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziesiąta. Zabierają mi moją tunikę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nie lubię swojego ciała. Boję się bliskości. Nie radzę sobie ze swoją seksualnością. Nie akceptuję jej. Tęsknię za bliskością i czułością. Tak bardzo mi tego brakuje. Przyjmuję wszystkie Twoje tęsknoty, wszystkie Twoje obawy związane z ciałem, z seksualnością. Chcę dać Ci czyste spojrzenie na siebie, czyste spojrzenie na innych. Teraz uciesz się, że jesteś kobietą. Teraz uciesz się, że jesteś mężczyzną.
któryś za nas cierpiał rany. Stacja 11. Przybijają mnie do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jestem w związku, a jeszcze nigdy nie czułem się tak samotny. Rodzina mnie nie zauważa i piętnuje. Nikt nie chce słuchać o moich pragnieniach i przeżyciach, o przemyśleniach. Moi współbracia i przełożeni mnie nie rozumieją. Czasem krzyżują mnie inni, a czasem to ja sam krzyżuję siebie, wybierając sytuacje i relacje, o których wiem, że są dla mnie toksyczne. A chcesz sobie przebaczyć? Chcesz przebaczyć tym, którzy zadają ci ból i cierpienie? Chcesz? Chcesz jak ja pójść drogą przebaczenia? Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 12. Umieram. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, ja mam pomysł na swoje życie. Mam marzenia, które chcę, żeby się spełniły. Wiem, czego chcę. Dążę do tego i modlę się o to. Może przez to traktuję Cię przedmiotowo. Tak jakby Twoim zadaniem było spełnianie moich życzeń. Czasem Twoje marzenia, Twoje plany muszą umrzeć. Czasem nie ma innej drogi. Ja wiem, to trudne. Dlatego pytam Cię, ufasz mi. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja 13. Zdejmują moje ciało z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Moje trudności i problemy mnie przerastają. Nie jestem w stanie sam sobie radzić. Potrzebuję innych. Potrzebuję innych. Ale boję się, że ktoś wykorzysta moją słabość, niemoc. Moją chorobę, moją bezradność, rodzinne kłopoty, kompleksy. Nie bój się. Spróbuj zaryzykować. Zobacz na moje bezbronne, martwe ciało w ramionach matki. Zobacz. Bóg w rękach człowieka. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 14. Moje ciało zostaje złożone w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. To, co robię w moim życiu, jest ważne. Ma sens i znaczenie. Moje wstawanie do pracy, pochylenie się nad dzieckiem, gotowanie, sprzątanie, spotkania z ludźmi, modlitwa, zmaganie się z chorobą, z problemami, praca nad sobą, zmaganie się z grzechem. To wszystko dzięki Tobie, Jezu. Pokój Wam. Któryś za nas cierpiał rany.